jedziemy z meczem, Olek skacze jumpball dla niego, mimo tego, że jest niższy, ale jest wyskakany jak małpa, co zobaczycie na pewno w następnych meczach. I a propos Olka, wjeżdża tutaj, kończy celnym layupem na prawą stronę i tutaj już drużyna przeciwna konstruuje akcję. Jak widzicie, z numerem 8 w drużynie przeciwnej jest zdrajca Dominik, którego w takich meczach przeciwko jego drużynie nie szanujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym sezonie już się zreflektuje na swoje błędy i będzie grać z nami. Ale tutaj dostaje osa, truje na ryj. I tutaj ponownie my, Mormon z piłeczką, podanie do zawodnika z numerem 7, który rzuca mi na ryj, bo olałem kompletnie tego jego fadeawaya, nie wiem czemu. No ale cóż, bywa. Tutaj Alan wjeżdża, no i taki finger roll. I tutaj Mormon osobiste. Pierwszy był niecelny, drugi jest celny. Tutaj już kontra. Olek wjeżdża pod kosz i celny layup ponownie. I tutaj już drużyna przeciwna. I tutaj siódemka naciskana i fajne podanie do ścinającego. Tutaj Dominik. No tak widzę, że chyba szedł tutaj w kontakt na jakiegoś endłanika, ale nie pykło. Tutaj Olek chciał zablokować zawodnika, no ale nie siadło. No i tutaj Dominik naprawdę wysokim łukiem rzuca. A mogłeś rzucać dla nas, Dominik. Mogłeś. Mogłeś rzucać dla nas. Tutaj Alan z piłką. Macha, rzuca otapkę. No otapkę oczywiście rzuty szanujemy. I tutaj Kubuś, osobisty, celny. Pierwszy. Też czas na drugi. No Kubuś dużo kozłuje. Drugi celny, osobisty. Również. No i tutaj celny, osobisty ich. Pierwszy celny. Drugi. Też celny. No i tutaj nasze osobiste. Olka. Pierwszy był niecelny, drugi celny. I ponownie ich osobiste. Pierwszy niecelny, drugi celny. No i cóż, timeout dla nas. I ponownie osobiste. Pierwszy Olka celny. No powiem wam, że ten mecz nie był ekscytujący wynik. To jest dramat. 44-41 to tylko dlatego, że była dogrywka. I drugi celny. Tutaj już drużyna przeciwna z akcją. Antek broni. No widzicie, Antek się pojawił na boisku. I tutaj Mario przył nam trójkę. Tutaj ponownie chcieli, ale Antek nie zostawił i dobili. No cóż. Ponownie jedziemy z akcją. Tutaj Olek z piłeczką. Stawiam mu screena, z którego nie korzysta. Podanie do mnie. A ja fadeawaya o tapkę. Strasznie to wygląda, okropnie. Tutaj ponownie osobiste. I ponownie pierwszy celny. I drugi również. I teraz my osobiste, to już jest druga połowa. Ponieważ rzucamy na drugi kosz. I pierwszy Alan na celny. Drugi. Również. I tutaj dobry blok Olka. Olek podanie do Alana. Alan wjeżdża. Niecelnie, ale jest Kuba. Teraz moje osobiste. Pierwszy celny. Piąteczka. Drugi. Celny. I ponownie byłem faulowany. I niestety, moi drodzy, pierwszy celny, a drugiego nie trafiłem. I teraz Kuba faulowany. Wiem, to jest mega nudne, no ale tak wyglądał ten mecz. Gdyby nie osobiste, ten mecz by się skończył 12-12 chyba. I drugi. O, Mormon tutaj wygląda. Też celny. Bardzo nam się działo osobiste w tym meczu, jak nigdy. Tutaj fajne podanie Alana do osy. Bardzo szanujemy. Tutaj Dominik z piłeczką. No oni się wymieniają tą piłką i Dominik wjeżdża i kończy layupem. Ja już mi się nie chciało go faulować. Tutaj Olek niestety pierwszy niecelny, ale drugi celny. O, tutaj chyba pan we mnie wpadł, ale zdążył podać Dominikowi i layup. Tutaj Jóźwiak z biura, podanie do osy, osa. Ło, friendly rim, bardzo friendly. I tutaj Alan, taki też. Troszkę było szczęścia przy tych rzutach. No i tutaj drużyna przeciwna, osobisty, pierwszy celny. Tutaj też Dominik osobisty, jeden celny. No i tutaj Kasper nam rzuca trójkę.
No i tutaj Alan, posadzony Dominik na dupę, musiałem to wsadzić. Kochamy cię, Dominik. No i tutaj celny layup Kacpra. No i tu jest ostatnia akcja. Przegrywamy 3 w czasie regulaminowym. Alan z piłką. No, jeszcze raz musimy wybić, ponieważ pani sędzina, sędzinę pozdrawia Mormon, który uwielbia panią sędzinę. Pozdrawiamy od Mormona. I tutaj Alan ponownie z piłką. Niestety truja nas tylko ratuje. Alan niecelny i praktycznie zbierają przeciwnicy, ale strata. Jóźwiak i ja. Bang. 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 Dobrze, że nie słyszycie tych krzyków, które były nagrane, bo to było mocarne. I tutaj oni jeszcze próbują, ponieważ mają 3 sekundy. I Dominik jedzie i rzuca. Niestety niecelny i osobiste w dogrywce. Oczywiście kamerzysta nie nagrał mojego pierwszego. Ja pierwszy co trafiłem, oni nie. Tutaj jest tak, że osobiste są i 5 osobistych, tak jak karne. Więc w tym momencie prowadzimy już 1-0, 2-0. No i muszę wam przyznać, że kamerzysta trochę nie ponagrywał meczu. Brakuje dużo 3 i 4 kwarty, no ale było. Tutaj Dominik niecelny, dlatego że nie gra z nami. No już prowadzimy 2-0. Kuba 3-0. I w tym momencie muszą trafić, żeby jeszcze się liczyć. Ale numer 15 na plecach, to wiadomo, że będzie celny. Proste. Dobra. I teraz Bartek. I Bartek 4-0 kończy mecz.